Mroki polskiej kinematografii, odsłona czwarta, tym razem na ciebie kolej z tytułem. Dzisiaj mamy ciekawy przypadek. Zostaw głowę. Film, o którym będziemy mówić, to film, który zapamiętałam z pierwszego seansu sprzed lat jako bardzo zły, a teraz, kiedy do niego wróciłam, nagle ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że jest wcale nie taki zły, jak mi się wydawało. Do połowy. I o to się pewnie będziemy bić. Mowa o filmie Billboard. To jest film z końca lat 90. Wyreżyserował go Łukasz Zadrzyński. Nie, zaraz, te kasety pan przywiózł, to te ma pan zabrać. Czyli te pan bierze. Kuba, adres panu dałam. Przyszły kasety do ciebie. Nie, zaraz panu podam. I dyrektor prosił, żeby zaraz do niego przyszedł. Film, który już na poziomie realizacji zyskał bardzo duże zainteresowanie mediów właśnie ze względu na te wszystkie szumne zapowiedzi. Ja nie wiem, na ile ty to pamiętasz, bo nie pytam o wiek oczywiście, ale naprawdę było tak głośno. Tak. Ale naprawdę było wtedy strasznie głośno. Mówiło się o tym filmie, że co to kurczę, były reportaże z planu, były po prostu wszyscy, że o, to rodzi nam się wielka gwiazda kina, a potem wszedł film do kina i tak ten balonik tak... Warto wspomnieć, że Łukasz Zadrzyński nie zrealizował później żadnego filmu fabularnego. I oczywiście no, możemy gdybać, dlaczego tak się stało. Lubię myśleć, że może zrezygnował z robienia filmów dlatego, że ten pierwszy film był bardzo silnie osadzony w świecie, który mu był doskonale znany, czyli w świecie reklamy. I może po prostu miał dla niego znaczenie. I może po tym jak... A ja lubię myśleć, że zrezygnował, bo na reklamach się więcej zarabia. Podoba ci się? Mi się podoba, tylko klient na to nie pójdzie. Dlaczego? Będzie chciał prościej. Uśmiech, marynarka, message, że są najtańsi. Nie, takie rzeczy. A co z moimi dupami? To jeden sposób. Będzie, że są najtańsi. Ten. O czym jest Billboard? Poza tym, że już zdradziłeś, że jest o branży reklamowej, to jest to przecież thriller. Tak, to jest historia młodego chłopaka, Rafał Maćkowiak, który dostaje od swojego szefa agencji, Andrzeja Seweryna, granego przez Andrzeja Seweryna, polecenie służbowe. Masza Sidrowa. Chcemy ją do nowego billboardu, ale zniknęła. Weźmy inną. A klient nie chce innej. Materiały z Londynu. Dziękuję. Spróbuj ją znaleźć. I to zadanie, pozornie banalne, okazuje się niezwykle trudne i wciąga naszego bohatera w całą spiralę taką kryminalną. I póki film dotyczy branży reklamowej, jest sympatyczny, kolorowy i interesujący, ale w momencie, kiedy pan zaczyna kreować cały ten świat pod spodem, całe to zło, jakie nas drąży, jakie lateksowe skóry, jakieś parówy, jakieś dziwne elementy scenograficzne, obsadowe, i to robi się z tego taki kosmos, po prostu jest to tak przestaje być wiarygodne. Rzeczywiście jest taki moment przełomu w tym filmie. Początek, pierwsze 20-30 minut, kiedy ta intryga rzeczywiście bardziej dotyczy świata reklamy. Wie, co pokazuje, no. Co jest świetne w tym filmie i absolutnie nie boję się użyć tego słowa. Uważam, że mówienie, że jest ładny, jest dyskredytujące i niesprawiedliwe. Ten film pod względem wizualnym jest naprawdę bardzo hop do przodu, w dobrym sensie, jak na czas, w którym powstał. A chłopak dobry gust. Ja widzę sens. Proszę bardzo, no ale nie zmienia to faktu, że wychodzę z kina i jest mi przykro, że straciłem tyle czasu na oglądanie jakiejś smętnej fabuły. No właśnie nie. Jeśli mamy dać przykład przekraczania granicy groteski, to na pewno takim dobrym przykładem i też bardzo słabym punktem tego filmu są dwie role drugoplanowe takich polskich gangsterów. Paweł Kukiz, który wtedy grywał w filmach, i jego partner ekranowy Serdel. Co ty głupi? Ostatni raz. I tutaj w tym filmie kiełbasa staje się elementem złowieszczym. Staje się groźnym narzędziem i... No i powiedz, że to nie jest zabawne. I tak, i to jest jedna z tych rzeczy, która tłumaczy, dlaczego mówimy o billboardzie w tej kategorii. Then you give it back.
ale też fajne jest to, że w ogóle w billboardzie ekrany telewizorów odgrywają pewną rolę i udało się sprawnie wpleść jakby taką kolejną płaszczyznę przedstawienia. To się nam rzadko udaje. U nas zwykle filmy są jednowymiarowe. Jest ta akcja, którą widzimy na ekranie. Reżyserowie, realizatorzy nie porywają się na to, żeby próbować wprowadzić jakieś alternatywne źródło. Jedyne, co potrafią wprowadzić, to element product placementu w postaci dziennikarza ze stacji telewizyjnej, która dołożyła się do filmu. Przepraszam, zacznę jeszcze raz. Kuba? Co to jest? Adres maszyny. Pozwól na chwilę. Cieszę się, że mroki były dla mnie pretekstem, żeby wrócić do filmu, który wydawał mi się zły i odkryć, że jak jestem starsza i mądrzejsza, to wydaje mi się dużo lepsze. Cieszę się, że się cieszysz.